To jest takie pytanie, które strasznie dosyć często mi ludzie zadają i do końca nie mam na nie odpowiedzi, bo było tak, że po prostu, szczerze mówiąc, chyba wynikało to z braku lepszego pomysłu na życie, bo jak przyszedł ten czas decyzji takich w trzeciej klasie liceum, co by się chciało robić i co tam zdawać na maturze, no to ja właściwie nie miałam jakiegoś specjalnego pomysłu. I wtedy niektórzy moi znajomi chodzili do Doroty Zięciowskiej na warsztaty przygotowujące do szkoły. No i sobie pomyślałam, że może jakbym tam poszła, to by jakoś się zweryfikowało to, czy w ogóle to ma jakiś sens, żebym ja zdawała. No i jak tam poszłam, to się okazało, że chyba to się jakoś trzyma kupy i że te teksty jakoś mi idą, no może nie jakoś fantastycznie, ale że jest jakaś szansa, żeby się do tej szkoły dostać przy odrobinie pracy, i do tego momentu, do egzaminów jeszcze było parę miesięcy. No i jakoś ta współpraca nam się z Dorotą super układała. No i się przygotowałyśmy do tych egzaminów, i właściwie to się stało tak mimochodem. W sensie nie było to jakieś ustalenie, że teraz oto wielce przygotowuję się do szkoły teatralnej, i jak się nie dostanę, to jest masakra. Brałam pod uwagę też, że się nie dostanę, bo moja siostra się rok nie dostała i też sobie super ten rok spędziła, więc nawet tak szczerze mówiąc, to miałam ochotę na ten rok, ale no, ale jakoś tak przy okazji okazało się, że całkiem nieźle jestem do tej szkoły chyba przygotowana, że te teksty mi się podobają, one mi pasują, tam się czułam doceniona na tych warsztatach, a to jest ważne i to cię pcha do przodu. No i potem tylko było takie tąpnięcie w postaci tego, że nie dostałam się do Krakowa, i to było bardzo dla mnie przykre. No, ale potem zaraz była Łódź i wszystko się potoczyło inaczej. Także to jest taki przypadek właściwie. Coś w sumie zupełnie naturalnego, co się działo obok i jakoś tak wyszło. Ale jak byłam mała, to absolutnie bym nigdy w życiu nie powiedziała, że mogłam być aktorką. Wręcz kompletnie przeciwnie. Bo byłam bardzo, bardzo nieśmiała i wszelkie tego typu jakieś rzeczy publiczne wprawiały mnie w jakiś paraliż po prostu i płacz. Także nie wiem, jakoś to się tak zmieniło. No. A potem to już się nie zastanawiałam, bo jak się już w szkole jest, no to ten proces już jest tak oczywisty, że i tak intensywny, że innej drogi się nie szuka, nie? No i tyle. Bardzo wiele osób sobie wyobraża, zupełnie mylnie, że mój tata czy ktokolwiek z mojej rodziny właściwie cokolwiek może mi pomóc. To nie jest do końca prawda, to w ogóle nie jest takie proste. Trzeba być naprawdę nie wiadomo jak z kimś blisko, żeby móc w ogóle sobie pozwolić na powiedzenie tam spróbuj dać mojej córce szansę czy coś takiego, i naprawdę nie wiem jaką trzeba mieć z kimś relację, żeby można sobie pozwolić na coś takiego, a często w ogóle nie można, bo się nie jest w odpowiednim miejscu i no także to nie jest też tak, że można coś komuś załatwić. To takie mylne przeświadczenie ludzi. A właściwie jest troszeczkę gorzej, bo rzeczywiście, że generalnie jest ciągle taka walka o to, że fajnie jest pokazać, że coś znaczysz jako osobna aktorka, a nie tylko w kontekście cały czas rodziców, taty i tak dalej. No i ta droga generalnie mi się lepiej lub gorzej, oczywiście to zależy, no może nie mi to oceniać, ale faktem jest, że Łódź na przykład nie ma nic wspólnego z moim tatą. I zarówno szkoła, jak i teatr. I wszystko, co zrobiłam w teatrze, zrobiłam sama. Nie miało to nic wspólnego z moim tatą, ja nawet rodziną, która akurat Łódź jest takim miejscem na świecie, gdzie oni mają najmniej do czynienia, bo moja siostra skończyła Warszawę, moja mama i tata Kraków. No i w Łodzi jestem najbardziej sobą, najbardziej sama. I właśnie dlatego też, Boże, dobrze się stało, że się nie dostałam do Krakowa, bo okazało się, że mam takie swoje miejsce, gdzie nikt się nie czepia i nie wtrąca. Mało kto jest tam, jakby moi rodzice mają tam mało ludzi, których znają, znajomości, i wszystko na wszystko sobie pracuję sama, i to było bardzo fajne. Na przykład teraz to doświadczyłam przy okazji serialu, bo dla mnie to była taka duża rzecz i miałam takie oczekiwania, że teraz oto wszyscy będą to oglądać, bo przecież to jest takie wielkie i przecież to jest codziennie, ja tam jestem tam tak dużo, to jest tyle mojej pracy i w ogóle. I to nie jest tak,
że moja mama czy siostra tego nie ogląda. Ale nie jest też tak, że teraz są jakieś cyrki wokół tego, że ja oto jestem po prostu w jakiejś sytuacji nie wiadomo jakiej i że właściwie tam zapytałam moją siostrę, czy coś widziała po chyba 4 czy 5 dniach, czyli po właściwie tygodniu emisji. To było dla mnie tak ważne, że to już leci. A ona, a tak, no widziałam, fajnie, fajnie, wiesz tam. No i zaczęłyśmy sobie rozmawiać na ten temat, ale widzę, że to jest takie bardziej, że to, że ktoś jest w telewizji, to jest właściwie takie trochę normalne, oczywiste i nie jest to jakieś wielkie halo. To znaczy, no, oczywiście zdaję sobie sprawę, że teraz w moim życiu dzieje się może coś więcej niż działo się rok temu i jasne, spoko, zobaczmy jak to tam wygląda, ale to też nie jest jakaś wielka, niesamowita rzecz. I widzę taką różnicę, bo widzę taką normalność wokół tego, że nie jest tak, że wszyscy zasiadają jak nienormalni przed telewizorami. Wiesz, teraz będzie więcej. Tylko ktoś tam sobie zobaczy przy okazji, a ktoś zobaczy fragment. Mój tata to w ogóle nic nie oglądał, tylko zobaczył teraz po 2 tygodniach, do mnie zadzwonił, że gdzieś w hotelu zobaczył fragment, no czy nawet prawie cały odcinek, jakiś taki przypadkowy, który akurat szedł, no to sobie porozmawialiśmy o tym, ale absolutnie nie było tak, że włączył pierwszy odcinek na playerze i zadowolony. Więc to było takie, no nie wiem, no każdy gdzieś uważa, że to jest po prostu normalne, że takie są nasze, taka jest nasza droga i nikt jakoś tak strasznie nie śledzi tej kariery, bo to, że tam ktoś jest w telewizji, no to jest takie, no takie oczywiste, nie? Normalne. Znaczy to jest w sumie miłe, bo to też daje taki dystans, to jest to, jak bym powiedział, plusy i minusy tego, ale to jest śmieszne, że to jest dla wszystkich takie po prostu.